Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zobaczyć, zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to być stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota, no w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby Państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do w danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieś się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób,
Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był np. pochowany w kwaśnej glebie, że te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. Jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to
tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki, no i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża napisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale one, te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz, żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów. Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci, to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona
w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, tak, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało, wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię, żeby go na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w transkataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, dawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i
I się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby ich żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te Gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny, 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 następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Znakomitym. Tak, do badań DNA idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego, możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. I też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X, XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca.
znaleziona niedaleko Radomia. I tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna z, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem, mścił się całe życie za śmierć swojej jego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostały one odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie
średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa, i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu, i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka, ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych.
Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uząbienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, siność, opuchnięcie twarzy. No tego typu w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele, czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jakie w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli gigantyzm często, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała.
choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby.
No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup wzrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy stomatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no ten nasz słowiański wampir no to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość. Bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego i działa skutecznie, myślę, że
do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.